Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. I kurczoki, znalazłem rozwiązanie tej sytuacji, z którą zmagałem się w poprzednim odcinku. O Boże, zresztą miałem problem. Musiałem przechodzić całą mapę praktycznie od początku. Znaczy, od momentu, kiedy znalazłem sobie przyczepę z naczepą. Znaczy, naczepę z klandeką. Dobrze, mamy tutaj dwie ciężarówki. I jakie rozwiązanie znalazłem? W poprzednim odcinku zmagałem się z tym, że nie mogłem załadować długich kłód czy kłod na ciężarówkę, na moją Tatrę, która sobie tam stoi w tle. Nie mogłem załadować długich kłód ze względu na to, że ta przyczepa była źle ustawiona i ona nie mogła się załadować. Ale na Tatrę możemy sobie załadować od razu średnie kłody. W dodatku, gdybym miał Tatrę 12x12, to bym mógł te długie kłody od razu załadować. No ale ponieważ mamy taką Tatrę, możemy to zrobić średnimi kłodami. I żeby nie jechać drugi raz i ładować tego drewna i od razu wykonać jeden cel, co jest moim celem w ogóle, chociaż jeden cel wykonać w tej mapie tutaj. Także dowieziemy sobie może drzewo gdzieś tutaj, gdzie będzie najtrudniej. Tu będzie chyba najdalej, więc dowieziemy sobie drzewo tu, stąd. I tutaj mamy jeszcze możliwość, ale o co chodzi? Musimy dowieźć 8 punktów jakby. Na Tatrę mogę maksymalnie zmieścić 6, ale ten pojazd, który jest tutaj, może wziąć jeszcze dodatkowe 2 punkty. I podczepię te dwa pojazdy ze sobą, tak aby móc naraz wszystko przewieźć bez problemu. Ta Tatra jest zajebiście głośna. Ja to cały czas powtarzam, ale naprawdę jest zajebiście głośna. I tak, dobra, tu sobie go weźmiemy, myk, zaciągniemy ręczny, przesiądziemy się na Tatrę. Jestem podekscytowany w ogóle tym rozwiązaniem. Dlaczego ja na to nie wpadłem wcześniej? Może właśnie to jest zamysł twórców, żebyśmy nie mogli przejść tej mapy od razu, tak? Tylko żebyśmy musieli się bawić w nieskończoność tutaj. Więc tak, myślę, że dam sobie radę tym razem. Tak naprawdę siedziałem tutaj i przechodziłem sobie to od początku i tak sobie myślałem, no kurde, jak to do cholery przejść? I tak myślę, zajechałem sobie tam nawet ciężarówką specjalnie. Próbowałem różne tam możliwości, wiecie, jak ustawić ją odpowiednio. I tamta rzeczywiście lepiej się spisywała, jeśli chodzi o większy prześwit, bo Tatra ma mniejszy prześwit niż tamta ciężarówka z tyłu i tamta wjechała tam z większą łatwością, tak, niż Tatra. Ale co, no nie możemy tam przewieźć takiej dużej ilości drzewa jak przy pomocy Tatry. Tatra może tutaj średnie kłody sobie wpierdzielić od razu. No a tamta średnie kłody bez oczywiście przyczepki żadnej, dodatków, tak? Tylko na dwozie na średnie kłody bierzemy i git. Natomiast tutaj mamy ten problem, że nie możemy tak tego załadować. Okej, spróbuję sobie wjechać tutaj od razu, bo tu jest taki skrót, on zawsze coś tam pomaga. Tylko czy my tu wjedziemy tym skrótem? Ja się tak zastanawiam. Muszę trochę wycofać. No to jest problem. Ostatnio chyba tu żem nie wjechał. Dobra, jedziemy na razie. Dawaj, Tatra. Dobra, jednak daję radę. No to droga będzie jeszcze krótsza. Naprawdę jestem strasznie podekscytowany. Już myślałem, że tego nie przejdę. No bo jak ładować te cholerne kłody? No ale widzieliście, że mi się ta opcja już do ładowania kłód czy kłod pojawiała w tamtym miejscu. Więc opcja polega tylko i wyłącznie na tym, aby tam sobie dojechać i byle jak wjechać chociaż samą kabiną i żeby się pojawiła ta opcja ładowania kłod na pakę i właściwie tyle. Mamy pozamiatane. Nawet chyba nie muszę patrzeć na tego z tyłu, ten pojazd z tyłu radzi sobie raczej dobrze. Zresztą on jest bardzo dobry. Bez problemu dostarczył naczepę z plandeką na miejsce. Ja myślę, że to będzie bardzo krótki odcinek dzisiaj. Wiecie czemu? Dlatego, że no, w ten sposób no, nie ma opcji, żeby nie wyszło. Ale znacie Spin Tires, no może czegoś nie przewidziałem, może wpadnę w jakiś rów oceaniczny, albo nie wiem, znowu mi grę wypierdzieli, się skraszuje i się save skasuje. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak się może zdarzyć. Ale naprawdę jestem podekscytowany, że znalazłem, myślę, że dosyć dobre, chociaż tego nie testowałem. Nie wiem, czy to wypali.
Ale znalazłem chyba jedyne i najbardziej racjonalne rozwiązanie tego problemu. I chyba jest to rozwiązanie sugerowane przez samych twórców, no bo jak mielibyśmy to przejść, cholera, używając pieprzonej naczepy. Przyczepy, sorry. Dobra, 1K plus, to będzie chyba tutaj najlepsze rozwiązanie, najszybsze. Tamten koleś z tyłu sobie chyba jakoś poradzi. A tutaj zaraz będzie mała rzeczka, to jest jedna z najszybszych dróg, aby dostać się do drzewa, do tartaku. Czy tartaku, można to tak nazwać? Nie no, to chyba nie jest tatrak. Właśnie, jedziemy Tatrą do tartaku. Się może tak popieprzyć. Jedziemy trat... O, jak weźmiemy drzewo na pakę, to będzie tak. Ej no, zwariowana sprawa. Naprawdę przechodzę tę mapę już długo. Kilka odcinków na to zeszło i jeszcze inne... jeszcze kilka godzin ogólnie badania, czy mi się to uda. Dobra, 1K plus tu nie zda egzaminu, musimy tu powoli naprawdę jechać. Tylko to nas zdoła... What the hell? Czemu tamta jedzie do tyłu? O kurczoki, słuchajcie, się tu zakopałem. Dobra, wezmę sobie na automat. Mam pada, więc mogę sobie ten gaz regulować tutaj na spokojnie. Blokada dyferencjału włączona. Ale kręcę tam kołami. Tatra stoi, kurde, w miejscu, to jest problem. Nie mogę tu dużych obrotów robić, bo jeszcze bardziej się chyba zakopię. A spróbujmy, co się stanie. Posuwa się chociaż o milimetr do przodu? Chyba nie. Skręcam kołami. Ojej. Słuchajcie, ona się ani mocniej nie zakopuje, co jest dziwne, ani też nie wyjeżdża jakoś. O, co się dzieje? Czemu jedzie mi do tyłu, tamten z tyłu? Nie mam pojęcia. Ale skręcam mocno kołami w prawo i coś tam się dzieje z Tatrą. Leciutko gaz, w drugą stronę kołami. Naprawdę to skręcanie kołami daje radę. No, z takiego logicznego punktu widzenia... Ten coś tam kombinuje, kurde, on próbuje mnie wyciągnąć, czy jak... Patrzcie, ja naciskam gaz do przodu, próbuję jechać, a tamten szarpie, kurde, ja nie wiem, o co mu chodzi. On jest ustawiony na automat, więc nic tu nie powinno się dziać. On tam szarpie coś. Śmieszne to jest. No nie, no to tutaj będzie problem. Powiem wam, że właśnie tamtym pojazdem, jak jechałem w tamtą stronę, nie miałem żadnego problemu, aby przejechać przez tą rzekę w tym miejscu. A Tatra, zobaczcie. Z Tatrą jest problem. Ale mamy tu drzewko. Kurczoki. Nie mamy tu drzewka. Ale moment, ja się chyba do przodu trochę przesunąłem. Nie wiem, będę na gaz do końca i spróbujemy kołami kręcić. To przeważnie pomaga. Ja czuję, że ona się zaraz gdzieś tutaj tak śmiesznie zahaczy i wyjedzie. Ważne jest to, że się mocniej nie zatapia. To jest naprawdę istotne. Ale i tak jestem zdziwiony, że się tu zatrzymała. Może powinienem wziąć sobie inne opony, ale nie wiem czy to... O, proszę bardzo. Nie wiem czy to Spin Tires coś tam pomaga. Dobra, teraz zmniejszymy sobie troszeczkę obroty, żeby złapać lepszą trakcję. Jeśli można powiedzieć, że trakcję łapie się na błocie. O, zmniejszamy sobie obroty i Tatra powinna już tutaj lepiej sobie poradzić. No to ciekawe, właśnie takie dziwne trochę. Przeważnie jak się gdzieś zakopiemy ciężarówką, to jest tak, że jak daje mocne obroty, duże obroty, no to ona się już wkopuje jeszcze bardziej. A tutaj sprawa wyglądała zupełnie odwrotnie. Dawałem obroty na maksa, kołami kręciłem na lewo i prawo i udało się wydostać. Natomiast przy podjazdach takich jak tutaj lepiej sobie powoli kręcić, bo można się zakopać. Chociaż już tutaj sprawdzałem, że ta droga jest dosyć ubita i no raczej się tutaj nie zakopiemy tak specjalnie. Wezmę sobie na jedynkę, żeby mi się przypadkiem dwójka nie włączyła. Dobra, mogę dać już gaz do końca, bo jestem na szczycie, staje się tego wzniesienia. No i tego gnoja z tyłu spokojnie pociągniemy. Tatra praktycznie w ogóle nie czuje tam tego pojazdu, tego obciążenia. Już nie mogę się doczekać. No myślę, że się uda. Albo się uda, albo nie uda. Są dwa uda. Dobra, oświetlimy sobie trochę z przodu.
Nie, no chyba będzie w porządku. Tak coś czuję w gaciach. Tu musimy skręcić w lewo. I tam zaraz będzie tak w prawo. Śmiesznie. Jak z tyłu. Z tyłu sobie radzimy. No to świetnie. No i ciekawe jak będzie z drzewem. Nie wiem czy to jest dobry pomysł jechać tą samą drogą z drzewem. Dlatego, że przez rzekę jest trochę ciężko Tatrą. Ona chyba ma rzeczywiście za mały ten prześwit. Jest jeszcze inna opcja, że pojedziemy sobie... O, tu jest taka autostrada. No i musielibyśmy dookoła śmignąć. No to jest zdecydowanie bezpieczniejsza droga. Tutaj, jeśli chodzi o rzekę, to mamy taki podjazd, tak? To nie jest tak, że jedziemy tu na prosto, tylko tu jest skarpa. I tu trzeba tak skręcić, tak. Nie, tak. Tu, tu. Nie nacisnę teraz. I tutaj tak skręt jest nagle i dopiero tu się jedzie. No. Także to nie jest dobry pomysł wracać tą samą drogą, ale mogliśmy sobie tutaj dotrzeć bez problemu w ten sposób. Myk. Natomiast z drzewem będzie większe obciążenie, co też powinno pozytywnie wpłynąć na ogólną trakcję naszego pojazdu. Ale wolę nie ryzykować. Drzewo to jest drzewo, zawsze trudniej wydostać taki pojazd z jakiejś opresji. Już nie wspomnę o tym, że... no, że jest cięższy. Tatra już sama w sobie, sama ta rama i bez ładunku to już jest strasznie ciężka. Ta modyfikacja chyba jest zbugowana nawet, trochę mógłbym powiedzieć, ale no pewności nie mam, nie chcę was kłamać. Dobrze. No i trzymajcie się teraz. Nie wiem, usiądźcie wygodnie. Nie wiem, czy siedzicie na kiblu, czy co tam robicie, czy coś. Ale skumajcie, to będzie teraz przełom. Ja wam mówię. Musimy tu wjechać. Uwaga. Dobra. Uwaga. Bez jaj. Muszę być chyba rzeczywiście dobrze ustawiony. No, ta teraz dobrym ustawieniem sobie nie radzi. Oż ty w mordę. Moment, ja muszę sobie kamerę inaczej ustawić, bo kuźwa nie widzę. A niestety jak się pojawia ten... O, dobra. Czy coś tu w ogóle się pojawia, jakaś strzałka, że mam się inaczej ustawić? Nic. O, w mordę. To jednak nie będzie takie proste, jak myślałem. No, zbuguj się coś tam, nie wiem, wybuchnij, ale się załaduj. Dobra, spróbuję wjechać tu przodem. Albo inaczej. Spróbuję pod to. Nie da rady. Tu nie ma w ogóle przyczepności. Tak jakbym na lód wjeżdżał po tych kłodach. Na kłody się ciężko wjeżdża tutaj. Jezu, ale badzie. Dobra, tu możemy... Może tu się uda wjechać. Mówię, w tej Tatrze jest bardzo słaby prześwit. I podjechać pod cokolwiek to jest koniec. Nie, ona się... O. Też może? Może coś z tego będzie? Nie, ale zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma przyczepności na tych kłodach. Dobra, mniejsze obroty. Coś się dzieje, dobra, coś się dzieje. O kurde. Co to będzie, nie wiem. Ale tu już nie chcę dalej podjechać. Nawet na mniejszych obrotach. Dobra, blokada dyferencjału, to się przyda. Dobra, a coś się dzieje. No musimy to jakoś załadować, nie ma opcji. Damage. Niedobrze, niedobrze. Jaka misja. No, trzeba sobie radzić, no. Na Polaka, jak to mówią. Dobra, coś się udało. Ja wam mówię, ja sobie to poradzę. Ja jestem Lucek, ja sobie z tym wszystkim tutaj dam radę. Nie ma opcji, że nie. W sumie nie spróbowałem tego zaatakować jak od przodu. A jak czuję, że jak wjadę tak jak chcę wjechać, to już się nie wydostanę. Jeśli jakimś cudem uda się załadować nawet drzewo, wątpię. No a co? O kurde, tu się da podjechać. Lel, spoko. Jak to wygląda? O kurde. Dobra, na wprost. Okej. To chyba nie tak miało wyglądać.
Czemu nie mogę? Mogliby chociaż powiedzieć dlaczego? Jak mam się inaczej ustawić, żebym wiedział cokolwiek? Cholera. Ten ludzik się wkurza tam w środku. No czemu nie? Ja chyba rzeczywiście muszę być ustawiony na wprost, ale jeszcze nie próbowałem zajechać od tej strony. Może uda się tak jakoś prosto, na przykład na te kłody trochę się zahaczyć po prawej stronie. Już mi trochę mina zrzedła. W sensie byłem podekscytowany tym, że no już na pewniaka przyjadę tu i załaduję sobie to wszystko bez problemu. A tutaj nagle, o, jak to Spin Tires, tak? Tak. No dobra, ale jest jeszcze druga ciężarówka, zobaczymy jak ona sobie poradzi. No nie poradzi sobie, bo się zniszczyła. Dobra, ale to nie koniec świata, tu jeszcze mamy ciężarówkę, która może nam przywieźć części naprawcze. Tu jest ciężarówka, która się zakopała, znaczy ona nie podjedzie pod tą górę, którą przejechaliśmy, więc koniec. Tu mamy jeszcze ciężarówkę, która śmignie. Nie możemy ze sobą zabrać paliwa. Mamy trochę damage'a, ale ona będzie nam służyć jako ciężarówka naprawcza. Ona też ma mały prześwit, więc raczej tam z tym drzewem to nie ma o czym gadać. I tak się zastanawiam nad tym, nad tą wyciągarką tutaj. Ona by mogła pomóc Tatra jakoś tam wpakować. No i jeszcze kwestia z przyciąganiem linką, tak? Musimy tego też spróbować. Więc jakaś asekuracyjna ciężarówka dodatkowa się tam przyda. Okej, okay. Muszę tu powoli, bo to jest taki mały prześwit. Ta ciężarówka jest bardzo szybka, fajnie się nie umieści. Ale no niestety prześwit, tak? Jest problemem w Spin Tires. Jak będę brał jakąś następną modyfikację, chociaż chciałbym przetestować też Tatrę 12x12. No ale ogólnie jakbym chciał brać już następną modyfikację, to zdecydowanie z większym prześwitem, która będzie sobie radziła w większości sytuacji. Te ciężarówki, które dostarczyli nam twórcy, są naprawdę spoko. Moment, tu są tory, a wydaje mi się, że po torach ja dojadę szybciej w wyznaczone miejsce. Zobaczcie, tu jadę trochę dookoła. Nie wiem, z drugiej strony wolę nie ryzykować, bo to różnie bywa. Wolę nie ryzykować. Przejadę sobie tu. Tutaj jest co prawda spora kałuża i można się wtopić, zatopić, ale jadąc sobie w tym miejscu, gdzie teraz jadę, jedziemy praktycznie po asfalcie, który po prostu jest zalany wodą, ale to nie znaczy, że tam jest jakieś błoto cholerne. Bardzo, bardzo podobają mi się opony w Spin Tires. One od pewnego momentu zostały zupgrade'owane i dużo fajniej się świecą, jeśli są mokre. I też błoto na nich fajniej wygląda. Co ciekawe, te ciężarówki zmodyfikowane, mam tu na myśli Tatrę, są zajebiście głośne. Ja myślę, że to jest zbugowane, jakoś nie jest to wyregulowana głośność tego pojazdu. I też fajną opcją jest to, że wszystkie teraz mody, jakie instalujemy w Spin Tires, są instalowane przez Steama, a nie ze strony. W sensie mapki jeszcze trzeba instalować sobie, ściągając je ze strony i wrzucając do plików gry. Są one zresztą świetnie wykonane, tak jak ta. Ja się nie spodziewałem, myślałem, że to będzie bardziej zbugowane, mimo że jest trochę zbugowane, albo jest tak zrobione specjalnie, nie wiem. To i tak jest to łatwa sprawa, aby to zainstalować. Masę poradników jest, wystarczy wygooglować sobie w Google'ach. Także ja wiem, że zadajecie mi te same pytania w kółko odnośnie jak instalować mapy czy modyfikacje. Modyfikacje, jeśli chodzi o pojazdy, łatwo można załadować sobie po prostu subskrybując odpowiednią modyfikację na Steamie. A mapki odnośnie modyfikacji mapek czy instalowania ich, możecie sobie znaleźć masę różnych rzeczy na w Google'ach. Wygooglować sobie, poszukać jak się to instaluje, jak się z tego korzysta i bez problemu. Jeden z was napisał mi w komentarzach pod filmem, że Lucek, ej, przecież możesz się łatwo teleportować do warsztatu pojazdami, bez problemu sobie szybciej pokonywać te mapki. No ale ja strasznie właśnie lubię jeździć tymi pojazdami, nawet tym gnojem tutaj. Ja się nim lepiej nauczę jeździć, jak sobie będę dojeżdżał do warsztatu, niż jeśli miałbym się szybko teleportować. To ma sens w przypadku tego wielkiego ciągnika, który zostawiłem tam za sobą i którego prawdopodobnie chciałbym sobie przetransportować do warsztatu na zasadzie teleportu.
Z tego względu, że on jest bardzo ciężki w prowadzeniu. Ciężko skręca, jest wolny i rzeczywiście prawdopodobnie jazda nim do warsztatu zajęłaby mi wieczność. On jest może nie tyle wolny, co ciężko się nim manewruje, bo jest taki, że skręca się... O kurde, co tu mamy? A, to ciekawe. Tu mamy zajazd w jakieś ukrywanie. No proszę, tego jakby nie odkryłem jeszcze. No dobra, bardzo fajna dróżka. Ja uwielbiam takie skryte drogi, które prowadzą, nikt nie wie gdzie. No, ale teleportacji można będzie używać właśnie w przypadku, gdy... gdy będę miał takie trudności typowo wynikające z tego, jak prowadzona jest gra. Chociaż no to zależy też, jak kto chce grać. Ja chcę grać tak, że będę większością pojazdów chciał jeździć po całej mapie, bo to mi sprawia największą frajdę. Przechodzenie jej ok, ale dochodzenie do tego celu jakimś tam trudem jest też fajniejsze. Jeśli bym miał się teleportować z miejsca na miejsce, to by przypominało bardziej grę strategiczną niż grę zręcznościowo-symulacyjną, moim zdaniem. W tym wypadku fajniej jest sobie powalczyć w ten sposób. A czy mamy ten pojazd zniszczony właśnie w drewutni, nazwijmy to, który mógłbym bez problemu przetransportować sobie teleportem do garażu i go sobie naprawić. Ale chcę to zrobić w ten sposób, że przyjadę sobie innym wozem, który będzie miał naczepę z naprawczą jakąś tam, czy przyczepę, czy w ogóle plandekę, czy jakieś inne nadwozie naprawcze. I to jest myślę fajniejsze, jeśli ja sobie go wezmę z tam mapy gdzieś z daleka, o właśnie mi się rozwalił. I ja się w ten sposób nauczę jeździć też nim, nie? Zobaczymy, zobaczcie, że tutaj jadę po takich wertepach, rozwaliłem go sobie trochę i wiem na ile, na co go stać. W momencie, kiedy będę go potrzebował do jakiejś akcji szybko gdzieś tam, to będę wiedział, a nie, ten się jednak tutaj nie nadaje. A gdy będę chciał do czegoś innego, na przykład do jazdy po asfalcie, to powiem, o, ten pojazd jest idealny, bo jest szybki, fajnie się nim jego prowadzi i w ogóle nie będzie problemu. No więc dlatego warto sobie te pojazdy testować i dojeżdżać nimi do warsztatu. Acz no nie wykluczam, że w przyszłości będę, jak już poznam te wszystkie pojazdy, czy już nie będę chciał tego przechodzić w ten sposób, to sobie po prostu będę teleportował. No to zależy, jak to chce grać, Boże. O, Unity, właśnie. No niby jest ten pojazd tutaj z... on sobie by też, kurczę, poradził, ale ja myślałem, że to jest ten słaby. A, dobra, tam. Tym sobie przyjechałem, to tego mam. Naprawcze mam, czy tam jest też paliwo? Możemy to zresztą sprawdzić, klikając zaawansowane. Nie, mamy tylko naprawcze punkty, 800 punktów naprawczych. Tamten pojazd chyba ma 600 punktów i jeszcze 200 mi zostanie do naprawy, powiedzmy, Tatry. Ona się tam też troszeczkę uszkodziła. Niedużo, odrobinę. No i teraz pytanie miesiąca. Czy ta ciężarówka przejedzie przez rzekę, gdzie zakopała się Tatra? Ja wiem, że ona słynie z tego, że niby ten prześwit jest tutaj mały i wloty... A, właśnie, moglibyśmy sobie tutaj dolot powietrza zainstalować gdzieś indziej. Bo nie wiem, czy to jest taka opcja, ale wydaje mi się, że dolot jest troszeczkę za nisko i mogą być problemy z uszkodzeniami, jeśli się trochę bardziej zanurzę. No, a też nie chce mi się jechać nią dookoła. A, znowu sobie skrócimy na leniucha. Właściwie to nie ma to tak aż dużego sensu, no ale to spin tires. Tak, tutaj lubimy się bawić w ten sposób. Zobaczymy, czy podjedzie, tak też jestem ciekawy. Tatra sobie poradziła, poradził sobie ten pojazd, który pojechał razem z Tatrą, chociaż był ciągnięty. Mniejsze obroty, próbujemy. On był ciągnięty, ale on sobie też, chyba nie, w sumie chyba sobie nie poradził, jak jechał sam. A może poradził, nie wiem. No teraz mamy w każdym razie nadwozie naprawcze i ono też swoje waży. Wystarczy, że jednym kółkiem troszeczkę tam asfalt zahaczę. I naprawdę powinno być w porządku. Coś tam się do przodu przesuwa. Mamy możliwość tu zainstalowania chyba też innych opon. Ale naprawdę Speed Tires świetną taktyką jest używanie mniejszych obrotów, czyli nie dociskanie gazu do końca, jeśli chcemy dostać się w jakieś trudne miejsce lub przejechać przez jakieś grząskie błoto albo inne tego typu miejsca. To jest bardzo istotne. Jeśli gracie w Speed Tires, na pewno już mieliście
styczność z jakimś grząskim błotem, gdzie naprawdę ciężko było się wydostać. I no każdy też, kto, nie wiem, ma do czynienia z jazdą czymkolwiek, czy to rowerem, czy samochodem po jakimś trudnym miejscu, czy błocie, czy śniegu, na pewno wie, że wciskanie gazu do końca nie jest dobrym wyjściem, jeśli chcemy jechać i mieć dobrą przyczepność przy tym. Wyobraźcie sobie, że błoto jest takim bardziej przyczepnym śniegiem. Więc aby mieć dobrą trakcję, w miarę okej, to trzeba te obroty zmniejszyć i włączyć niższy bieg, powolutku sobie jechać i już. Włączymy sobie jedynkę plus, bo tutaj możemy sobie szybko śmignąć. No tak, w przypadku gdy jedziemy sobie po takiej prostej drodze, to nie ma problemu, można jechać sobie też używając większych obrotów. Ta ciężarówka się szybciej przegramoli, ale zobaczcie, na przykład tutaj mamy duże obroty i co? Ciężarówka się zatopiła. W moim przypadku mogę sobie włączyć automat, bo ja mam tutaj regulację gazu, chodź tutaj gnoju, regulację gazu na padzie, więc ja sobie mogę leciutko tylko docisnąć, nie? Ale ktoś jak nie ma właśnie pada, to została dodana do gry taka opcja, że możemy sobie leciutko dźwignię przesunąć w tą pozycję. Nawet jak ja docisnę do końca, to te koła będą się powoli obracały, tak? Także mogę to zrobić również na klawiaturze. O, nie, trzymam pada tu w ręku. Na klawiaturze i te koła się obracają wolniej. No i co? I ciężarówka się zakopała i co możemy teraz zrobić? Mamy kilka możliwości. Albo właśnie bawić się tymi obrotami, skręcać kołami. To naprawdę Speed Tires pomaga. Nie wiem jak w rzeczywistości, bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ni w takiej ciężarówce. No i możemy jeszcze pomóc sobie wyciągarką oczywiście, jak to Spin Tires, nie będzie problemu. No i jeszcze możemy trochę cofać. Chociaż to nie zawsze się sprawdza, to cofanie, bo praktycznie jeszcze bardziej się zakopujemy często. Ale w tym wypadku... W tym wypadku jeszcze skręcając koła, myślę, że uda nam się wydostać bez wyciągarki, a jeśli nie, to użyję wyciągarki i pojedziemy sobie dalej bez problemu. O, już widzimy, że troszeczkę się ciężarówka przesuwa w prawo do tyłu. Dyferencjał zablokowany. Napęd na 4 koła. Dobrze, i teraz spróbujmy w tą stronę. Zdaje się, że całe, gdzieś tam podwoziem się, moment, bo tu są jakieś gałęzie, jakieś coś i całym podwoziem ciężarówka się zaczepiła, po prostu osiadła na mieliźnie, krótko mówiąc. Trochę tam się ruszam. O, do tyłu coś się dzieje, dobra, wyprostujemy koła. Tutaj już wyjeżdżone troszeczkę jest przez Tatrę i ten inny pojazd. Także jest naprawdę słabo. Dobra, no to w takim razie ostateczność wyciągarka. Tu nie ma problemu, bo jest sporo drzewek, gdzie możemy się zahaczyć. Także, no. Myk. Tak, no wyciągarka jak zwykle robi robotę. Zjedziemy sobie troszeczkę na pobocze. Myślę, że nie będzie problemu. Nie jest to rzeczywiście najlepsza ciężarówka do pokonywania takich trudnych terenów. I też nie wiem, czy dobrym pomysłem jest pchać się nią na rzekę, bo no tam może być problem. Jak Tatra miała już tam problemy dosyć spore, tym bardziej, że to dno jest teraz wyjeżdżone konkretnie, no to może być problem. Ale zobaczymy, nie poddajemy się, mamy jeszcze, ewentualnie możemy użyć Tatry do wyciągnięcia tego pojazdu z tej opresji. Natomiast te pojazdy z wyższym, z większym prześwitem nie miały żadnego problemu, aby pokonać to miejsce. Spróbuję, może tutaj mielizna jest... Światła nie mogę zaświecić sobie, ale spróbuję troszeczkę po prawej stronie przejechać. Może to będzie lepsza opcja. Mniejsze obroty i uwaga, co się dzieje. Mniejsze obroty. Małe obroty. Coś się dzieje. Nie wiem, gdzie tu jest wlot powietrza, ale on chyba jest już leciutko zatopiony. Mimo to uszkodzeń ciężarówka nie łapie, co jest dość nierealistyczne moim zdaniem.
Dobra, próbuję obroty na maksa, próbuję obroty mniejsze, skręcam kołami w lewo. Dobrze, że tu nie ma dużego prądu, tutaj właściwie nie ma prądu. To też jest dziwne, tam mamy spływ, taki jakby wodospad. Ta woda, tutaj mamy wrażenie, że stoi w miejscu. To jest takie moim zdaniem dziwne. No i sam fakt, że tutaj nie ma żadnego drzewka, ale ja czuję, że ta ciężarówka... Ej, gościu się przeżegnał. Czuję, że ta ciężarówka troszeczkę do przodu się przesuwa. Coś się z nią tam dzieje, coś tam pływa, coś tam się przesuwa. Z Tatrą chyba było podobnie. Mam wrażenie, że powoli się wynurza, ale to może być tylko złudzenie. Najlepiej, aby to zaobserwować, jest sobie ustawić odpowiednio kamerę. O, może tak. No coś się na pewno dzieje, na pewno się trochę do przodu przesuwa. Cały czas mam te obroty niskie. No nie, jest zdecydowanie lepiej niż na tej drodze, co jest dziwne. Kurde, jedziemy po dnie jakiejś tam rzeki. No dobra, teraz trochę się zatrzymała. W razie czego mamy jeszcze w tartaku Tatrę, która może zawsze się w to miejsce wrócić, to jest niedaleko. O, 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 coś tam się już dzieje na dnie. Skręcamy kołami lewo, prawo, żeby jakoś tam złapać przyczepność. Wbijemy sobie jedynkę. Gaz do końca. Dobra. No mówię, lada moment powinno się już coś dziać ładnego. No, tylko że tutaj przy wyjeździe mogę troszeczkę zaryć o podjazd, o tą skarpę podwozie, ale zobaczcie, że naprawdę ciężarówka się powoli już zaczyna wynurzać. Używanie niskich obrotów robi robotę, nawet w takiej beznadziejnej niby sytuacji. Jak zaczynałem ogólnie grać w Spin Tires, to myślałem, a na maksa obroty jedziemy i jak się nie wydostanę, to się teleportuję do garażu. Ale teraz zobaczcie, że naprawdę można się wydostać nawet z takiej opresji, tylko trzeba trochę cierpliwości, nie? Niskie obroty, pokręcić kołami, pobawić się trochę. Nie radzę też do tyłu właśnie cofać, bo możemy się bardziej zakopać, ale no w tym wypadku patrzcie, powoli, 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 powoli i się wynurzam. Nie wiem, czy się wynurzę, bo jest naprawdę bardzo grząsko i jest to wyjeżdżone już. Spróbuję troszeczkę większe obroty. Tak, moglibyśmy tutaj takiego timelapsa zarypać, żeby to przyspieszyć. Okej, okay. Większe obroty nic zupełnie nie dają. Mniejsze obroty jak daje, to ciężarówka szybciej się wynurza. Co jest takie, no dziwne niby, nie? Na ludzki rozum. Bo jak to, wolniej kręcę kołami, wolniej ja i szybciej jadę, no hej, coś tu jest nie tak. No ale takie są prawa fizyki. Dobra, no i zobaczcie, powoli, powoli, naprawdę, ale sukcesywnie do celu. O! Troszeczkę tam ziemi ryjemy, skręcam kołami na lewo i prawo. Coś się dzieje, no. To jest najważniejsze, żeby coś się działo. Skręcam na lewo, aby spróbować wjechać na drogę, jeśli możemy to tak nazwać, bo jest to już strasznie rozryte przez te nasze podjazdy różnymi tam pojazdami ciężkimi. No i robi się powoli noc. Więc będzie trzeba się szybciej z tym uwijać. Dobra, trochę wolniej jeszcze. Okej. Powoli, naprawdę, kurde, z bólem serca. I zobaczcie. Nie, trwało to trochę. Ale się udało. O. Jeszcze mniejsze obroty dałem. Jeszcze szybciej podjeżdżam. Myk. No, Sasza, otwierajcie butelkę.
Także coś nieprawdopodobnego. Jeszcze z rok temu, jak grałem z Spin Tires, to bym powiedział, nie, no to jest niemożliwe wyjechać taką ciężarówką z takiego gówna. Wpieprzasz się w błoto i koniec. Nie ma drzewa dookoła, więc nie skorzystamy z wyciągarki. A tu ciach. To ciekawe, teraz opony się dymią. Nie wiem, czy to od tarcia, ale nie powinny się dymić od tarcia, bo pod wodą było chyba dość ciepło. Kurde, dość dobre chłodzenie było, woda świetnie odprowadza ciepło po prostu, więc nie powinno być problemu, aby one się dymiły. Ale to mógł być też, nie no, to nie był dym od silnika, no bo przecież od silnika to by się z przodu dymiło, a nie od każdego koła z osobna. Rozumiem, że tutaj na zewnątrz, jakbyśmy po błocie dużo mieli kapcia, to by coś tam mogło się dymić, ale błoto to też jest w jakimś tam znacznym procencie woda, a więc no nie powinno być takiego aż problemu. Nie wiem, czy tu przejadę. Jest tu trochę błota. Ta ciężarówka nie radzi sobie dobrze na takiej nawierzchni, ale jak widzimy teraz jest całkiem w porządku. Jedynka plus. Cholera. Za wolno. Jeszcze raz i dobra, udało się. Fajnie. Trzeba taki szybki ruch kciukiem zrobić. Gdybyśmy nie używali chyba smartfona na co dzień, no to wykonywanie takiego ruchu byłoby niemożliwe u normalnego człowieka. Ale ponieważ nasze kciuki w wieku XXI są tak zajebiście no, wykokszone, umięśnione, tak wytresowane, że raczej nie ma problemu, aby obsługiwać takiego świetnego pada od Xboxa. Dobra. Zajeżdżamy sobie tutaj i naszym planem jest naprawić ciężarówkę, która już czeka na części naprawcze. To ciekawe, nie wiem w którym momencie ona się aż tak mocno zniszczyła. Być może przeciągnąłem ją na jakieś drzewo Tatrą i nie zauważyłem tego, nawet tego nie poczułem, bo jak widzieliście, nie wiem kiedy to się mogło stać. Dobra, no i ręczny zaciągamy, zaawansowane. Myk, leczymy. Świetnie. Zostało mi jeszcze 200 punktów naprawczych, niech to sobie tutaj będzie, a my przesiadamy się w tą ciężarówkę z większym prześwitem i sprawdzimy, co nam uda się zrobić, zdziałać. Jak mówiłem, udało mi się tutaj w miarę dobrze wjechać po to drzewo i zdaje się, że ta ciężarówka jest chyba odrobinę także węższa od Tatry, a więc ona w tą lukę jakoś się mieści i stoi dosyć prosto. Także może uda się załadować tu drzewo, jeśli tak, to będziemy wozić po 2 punkty. Okej, okay. No widzicie jak ona tu stoi, ona stoi prawie w środku. Nie mogę wam dobrze pokazać tej kamery, bo u góry są jakieś wiszące kłody, to jest bardzo dziwne, które niby są zaczepione na dźwigu, ale one trochę psują mi kamerę. O, teraz. Dobra, super. No i jestem już najbardziej prosto jak mogę być. Nie ma opcji, żebym tego nie załadował. Kurde! Czemu nie mogę? No i tutaj ona już w tym momencie się psuje. A, ktoś wspominał o tym, że twórcy chcą, abyśmy ładowali drzewo z tej... No, tym, jak to się mówi, żurawiem. Ale ja tej kładki czy czegoś tam nie widzę tutaj. Nigdzie, także nie wiem. Tego tu nie ma po prostu. Wyjadę stąd w ogóle? Nie wiem, obejrzymy sobie to miejsce dookoła. Masę ściętych drzew, masę różnych pni. No nic tutaj nie ma poza tym miejscem, gdzie powinniśmy niby ładować drzewo. Bardzo smutna sprawa. A spróbuję wjechać tu tyłem. Nie wiem, czy to da jakiś efekt, bo w zasadzie nieważne, czy wjeżdżam tu przodem, czy tyłem. Powinienem załadować cholerne drzewo. A ten samochód, jak widzicie, lepiej się spisuje, bo jest ustawiony w miarę prosto, a wiem, że ważne jest to, aby drzewo można było na prosto... Że drzewo trzeba ładować, jak się jest prosty samochód. Że można wtedy ładować, jak jest prosty samochód. Dobra? Nie wiadomo czemu. Tutaj zawsze jest pokazana taka strzałka z tyłu.
odnośnie tego, jak samochód powinniśmy przestawić, aby można było to załadować, ale tu absolutnie nic nie widać. Ona jest, ja widzę to, że ona jest trochę przechylona. No i tu nie ma możliwości załadowania tych kłod. To jest też problem. Załadowania żurawiem, bo gdyby trzeba było to, że załadować żurawiem, to bym sobie poradził. Kurde, tego żurawia tam wiele dobrze obsługuje. I załadować trzy tam kłody to nie jest... O, uwaga! Coś się inaczej ustawiło. No teraz jest chyba najbardziej proste, jak może być. Nawet przełączę się na Tatrę i zobaczymy, jak to wygląda. No kurde, słuchajcie, no... Jest już ustawiona super prosto. Mamy opcję ładowania drzewa. I moim zdaniem na tym etapie to jest zbugowane, że to nie działa, że nie możemy załadować drzewa, więc w tym momencie ja nie mogę ukończyć tej mapy i dokończyć zadania, bo to jest praktycznie niemożliwe, jeśli nie możemy załadować tych pieprzonych kłód. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Może jeszcze jest trochę zbyt krzywo, ale bardziej prosto się już jej ustawić nie da. Na tym problem polega. No trochę jest krzywo, ale delikatnie. To jest naprawdę dziecięcy rozmiar. To nie powinno być z tym problemu. Nic, żaden typ kłod nie działa. Powinny być tutaj te małe kłody możliwe do załadowania. A nie podświetla się ten przycisk załaduj. A, kurde, ręczną. Jezus. Nie, teraz też się nie podświetliło. Nie działa. Nie działa. Nie działa. No już w każdą stronę się wyginął chyba tą ciężarówką. I dalej jest dupa. Nie działa. Długich tu na pewno nie załadujemy. Dobra. No jest już... No kurde, bardziej prosto się nie da. Tak? Nie mam pojęcia, o co chodzi. I tutaj też nie ma tej takiej kładki do... Czy kładki? Nie, to nie jest kładka. Tego takiego krzyżyka do zainstalowania... Kurde, do... ładowania kłód. Nie mam pojęcia, co tu zrobić. Także... No mapka jest trochę zbugowana, jest bardzo fajnie wykonana, ale no żeby podstawowego zadania nie można było tutaj wykonać, to ja nie wiem, no dalej nie można tu nic kliknąć. Tak? Nie można, więc na tym etapie ja kończę zabawę z tą modyfikacją. Mapa bardzo fajna, sobie ją całą przebadaliśmy. Bardzo fajnie ukryta była ta naczepa z plandeką do odblokowania warsztatu. Nigdy bym się nie spodziewał, że jest akurat tutaj na końcu mapy. Bardzo fajnie rozbudowana w kilku miejscach, na przykład tutaj te drzewa wystają poza murkami, na co też zwróciliście mi uwagę. Masę pojazdów rozmieszczonych po całej mapie. Zróżnicowana ta mapka jest, jest fajnie wykonana, drogi są świetnie zrobione, most jest, coś zupełnie innego w Spin Tires, tak? A ten most też nie jest idealny, bo w tym miejscu, gdzie są tory, nie można przez niego przejechać, bo jest niewidzialna ściana. Ale to jest szczegół, ważne, że on działa i po nim przejechać sobie można. Tutaj jest problem. Tu jest największy problem, bo nie możemy przez taką głupią rzecz wykonać naszego zadania. Nie wiem, czy to jest zrobione specjalnie, celowo czy bezcelowo. Ta ciężarówka jest normalnie dostępna na tej mapie i normalnie służy do przewożenia drzewa, a więc nią powinniśmy bez problemu załadować sobie drzewo, nawet jeśli twórcy nie przewidzieli używania modyfikacji, którą ja sobie tutaj zainstalowałem specjalnie na potrzeby tej mapki. Tak więc ten pojazd spokojnie powinien sobie poradzić z tym, z czym tu mieliśmy do czynienia na tej mapce i z tym ładowaniem samego drzewa, tak? A nie można tego zrobić, bo nie wiadomo czemu. Także uznaję, że ta mapka jest niedokończona i pod tym względem jest słaba.
Także jest kilka minusów, jak wspomniałem, kilka bugów, ale jeśli ktoś chce się pobawić, pojeździć po niej, jest naprawdę świetna, ciekawa. Zresztą zwiedziliśmy ją prawie całą na kilku odcinkach wstecz, co jest modne Spin Tires. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli podobał Wam się ten. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Gaz do końca i co się dzieje? No i widzicie, samochód sam, znaczy gra sama jakby puściła ten gaz. Ja cały czas gaz mam wciśnięty do końca. ABS się uruchomi, widziałem. Hamowanie trwa krócej. No i zobaczymy, czy uda mi się pokonać rywali. Poziom trudności jest wysoki, dupę rzucę.